Witamy w kolejnym odcinku Alfabetu Inwestora. Dzisiaj pochylimy się nad hasłem krótka sprzedaż. Współcześni inwestorzy, którzy mają za sobą już pewne doświadczenia na rynkach pozagiełdowych, na rynkach OTC, takich jak na przykład rynki Forex, na których można bez problemu kupować bądź też sprzedawać różne instrumenty finansowe, mogą czuć się nieco zdziwieni tym, że wcale nie jest to tak oczywiste w przypadku rynków akcyjnych bądź też w przypadku historii, bowiem jeszcze nie tak dawno krótka sprzedaż należała do ewenementów. Innymi słowy, inwestor, który otwiera krótką pozycję, pożycza od innego inwestora jego akcje, by oddać mu je wtedy, kiedy ceny będą niższe. W ten sposób można zarabiać również na spadkach kursów akcji, a nie tylko inwestować i tak budować swój portfel, żeby osiągał ją jak najwyższą wartość poprzez drożenie poszczególnych walorów. W przypadku giełdy papierów wartościowych niestety nie jest możliwe zawieranie transakcji będących krótką sprzedażą w przypadku zdecydowanej większości spółek, natomiast istnieje spora grupa płynnych papierów, w przypadku której jest to absolutnie możliwe.